Kosiarka.pl, Piotr Adamek. Moi drodzy przyjaciele, przyjaciółki, jesień, ale na koszenie nigdy nie jest za późno. Przedstawiamy najwyższy model Aktywy, włoski producent, kosiarki profesjonalne. Prezentowany model to 5450 SVH-BBC. Kosiarka aluminiowa, z aluminiowym korpusem, z użytkowym silnikiem Hondy. Poopowiadajmy sobie troszeczkę więcej na temat tej marki. Średnia żywotność tych kosiarek to jest 10-15 lat. Rekordzista miał 25. Co takiego ma ten model? Zacznijmy od silnika. Typowa jednostka komercyjna, użytkowa, GXV160. Silnik do długotrwałej pracy, po kilka godzin dziennie, niestrudzony, niezmordowany. Kuty wał korbowy i korbowód. Mamy wał korbowy na łożyskach kulkowych, stalowych. Mamy cyfrowy zapłon, więc bardzo lekki rozruch. Bardzo wydajny, bardzo mocny silnik. Prawie 10 Nm. Dalej, jak silnik? Przełożenie z silnika. Wyjście korbowodem mamy na napędzanie noży. No i tutaj miła niespodzianka, bo mamy sprzęgło. Czyli silnik sobie pracuje sam, noże sobie pracują same. W momencie, gdy kosimy i chcemy na przykład pozbierać jakieś przeszkody z trawnika, puszczamy dźwignię napędu noży, silnik dalej pracuje, noże się wyłączają, zbieramy, wracamy do kosiarki bez konieczności ponownego rozruchu. Korpus, bardzo gruby profil, aluminiowy, koła również aluminiowe, średnica 20,5 cm. Spójrzmy sobie pod spód. Jak widać, listwa tnąca konkretna, tutaj mamy listwę łopatową, kapitalnie nabija i suchą, i mokrą trawę, dzięki właśnie, głównie dzięki temu nożowi, no i konkretnemu profilowi tutaj, ukształtowaniu korpusu. Tutaj widać, dodatkowo mamy na całym obwodzie korpusu po stronie wewnętrznej takie wzmocnienie stalowe. Kolejna rzecz bardzo istotna, to jest maszyna do dużych przestrzeni, do zastosowań amatorskich, premium lub do profesjonalnych, więc bardzo duży nacisk położony jest na komfort pracy. No i po pierwsze, ta maszyna jest bardzo dobrze wyważona. Przy swojej wadze 55 kg jest bardzo ładnie wyważona, bardzo lekko się nią manewruje. I druga rzecz, tutaj mamy system amortyzacji drgań. Normalnie przy takiej pracy z klasycznym uchwytem aż 60% drgań przenoszonych jest na użytkownika. Tutaj producent gwarantuje, że zaledwie 8% tych drgań my będziemy fizycznie odczuwać. Potwierdzam, zresztą zaraz się przekonamy. Jak ktoś będzie miał okazję przetestować, to również mi potwierdzi. Bardzo fajnie się to sprawdza. Napęd. Bardzo istotna rzecz. Jedna z nielicznych kosiarek, która oferuje coś na wzór mechanizmu różnicowego. Czyli taki mechanizm, dzięki któremu możemy skręcać, zawracać z włączonym napędem bez jakiegokolwiek uszczerbku na przekładni. Przekładnie jest z kąpieli olejowej. Wszystkie elementy są wykonane z wysokogatunkowej stali lub z brązu. I co ważne, każdy element poszczególny przekładni można wymienić. Znaczy jest ona po prostu rozbieralna, można ją na części zamienne kupić. Jest też bardzo istotne z punktu widzenia serwisowania. Napęd tutaj mamy płynny. Tu mamy regulację od około 2,5 do 4 km na godzinę w sposób płynny. Regulację wysokości od 25 do 70 mm. Tutaj mamy dźwignię centralną, czyli nastawiamy sobie na taką wysokość, jaka nam odpowiada na dany moment. Cały mechanizm, przełożenie, koło pasowe, paski napędowe są osadzone nad dekiem, więc one nie mają praktycznie żadnego kontaktu z podłożem, co jest bardzo istotne przy jakiejś pracy w terenie o dużym zapyleniu, gdzie jest dużo przeszkód, dużo jakichś krzaczków, nie krzaczków, które potencjalnie mogłyby się tam nam do tego mechanizmu dostać. Kosz parciany, jak widać, 65 litrów pojemności. I tu ciekawa rzecz, bardzo proszę tutaj zwrócić też na to uwagę. Ok, zrobimy sobie taką małą prezentację, tutaj koszenie, trawa mniej więcej, no tutaj są różne takie kępki porastające, jedne wyższe, drugie niższe, między 15, 25, 30 cm. W standardzie zbieranie do kosza, wyrzut tylny, opcjonalnie funkcja mielenia. Można dokupić taki zestaw, to jest zaślepka mieląca i dedykowany nóż mielący. Zapraszam na prezentację. Odpalamy.
słyszałem, że silnik zaczyna trochę zwalniać, obroty noży zostają po dupie. Powód bardzo trywialny. Spójrzmy sobie na to. To jest to, o czym mówię. Napite niemalże na kostkę. Trawa bardzo wysoka. Kapitalnie zbiera, kapitalnie nabija trawę. Nie trudno się przekonać. A teraz wyrzut tylny. Trawy. Ta trawa jest trochę mokra, trochę nasiąknięta, bo wczoraj dosyć mocno padało. Jak widać, efekty są znakomite, moim skromnym zdaniem. Panie Remigiuszu, dziękuję za możliwość prezentacji tej maszyny. Jest to nasza pierwsza prezentacja w jakości Full HD 50 FPS, więc bardzo przyjemnie będzie się oglądać. Dziękuję, pozdrawiam, kosiarka.pl, Piotr Adamek. See you soon.